Siema. Szachy są fajne, ale czasami są też brutalne, ponieważ zdarzają się takie sytuacje, gdzie przez 60 ruchów grasz dobrą partię, a na koniec musisz podjąć jedną, ostatnią już decyzję i podejmujesz ją złą. I cały twój wysiłek po 5 godzinach idzie na marne, także dzisiaj pokażę wam jedną partię z mistrzostw Polski, które mają miejsce aktualnie w Rzeszowie. Eee, no i właśnie ta partia pokazuje brutalność szachów. Znowu będziemy sobie patrzeć na grupę kobiet u mężczyzn wczoraj było dość nudno, ponieważ tylko jedna partia zakończyła się zwycięstwem w jednej czy drugiej stronie. Mieliśmy cztery remisy i na końcu też pokażę wam wyniki, żebyście też wiedzieli, co dzieje się na mistrzostwach polskich. Natomiast my przenosimy się do e, partii, ponieważ mierzyły się ze sobą Alina Kaszlińska ja, oraz Livia Jarocka. No i był to pojedynek, do którego nie wiadomo było jak podejść, ponieważ z jednej strony Alina to jest bardzo silna zawodniczka, z drugiej strony wczoraj przegrała dość brutalną partię, to znaczy. Rundę wcześniej przegrała smutną partię. E, natomiast Livia Jarocka gra tutaj dość solidnie, natomiast rankingowa, rankingowo była ona oczywiście tak zwanym underdogiem. No i nastąpiło tutaj E4. Livia zdecydowała się zagrać ruch C6. Koczek F3, czyli nie nastąpiło takie główne T4. No i tutaj po D5 Alina stwierdziła, że zagra D3. Widocznie to był jej plan na tę grę. No i ogólnie idea jest taka, że jeśli nastąpi bicie, my odbijemy, nastąpi bicie i bicie, no to gramy sobie taką końcówkę, czy Pozycje bez hetmanów, no i widocznie Alina stwierdziła, że będzie lepsza od swojej przeciwniczki, właśnie w końcówce. Natomiast Livia zagrała po prostu G6, nastąpiło E5, F6, D4 koniec G7, łubu, dłubu, łubu, dubu. dziwna pozycja, ja nie jestem graczem Karokana, nie jestem yy, graczem obrony Karokan, więc nie do końca znam tej struktury, natomiast silnik tutaj mówi, że wszystko jest ok, po prostu trudno powiedzieć, żeby białe czy czarne miały jakąś przewagę, czarne się spokojnie rozwiną czarne zagrają w ten sposób, wyprowadzą sobie gońca, zrobią roszadę i wszystko będzie spoko, aczkolwiek oczywiście pionek na F6, no fajniej by było, gdyby był na polu F7, także koniec e skoczek E7, no i Alina przechodzi tutaj już teraz, w tym momencie Trochę do ataku, ponieważ decyduje się zagrać ruch H4. Następuje G4, y, goniec G4. Skoczek wraca na G1, żeby przestawić się na pole E2. No i tutaj wyprowadzanie swoich figur. Alina zdecydowała się poświęcić pionka, ponieważ stwierdziła, że po ruchu hetman G2, po skoczek G3, ten hetman po prostu nie wyjdzie. W następnym ruchu gramy wieża H2 i wygrywamy hetmana. Y, natomiast Livia nie musi tego bić. Wyprowadza ostatnią figurę, decyduje się zrobić roszadę. No i mamy taką pozycję, którą jak widzicie, silnik już ocenia, że jest ona delikatnie lepsza dla koloru czarnego, ponieważ przy Wszystkie figury zostały wyprowadzone. A skoro zagraliśmy H4 i nie nastąpiło H5, no to to pole jest słabe. I, pole, I ruch H4 być może był po prostu błędny. No i teraz okazuje się, że jest pewien problem z tym królem. Bo z jednej strony być może chcielibyśmy, wiecie, zagrać Hetman D2 i zrobić długą roszadę. Ale z drugiej strony ten król na C1 wcale nie musi czuć się jakoś super bezpiecznie. Dlatego Alina stwierdziła, że zagra sobie po prostu król F1, odwrócony Patrycjusz i bardzo często widzimy tego typu zagrania, gdy potem chcemy atakować na króla. To znaczy król na F1 paradoksalnie na całej szachownicy czuje się na polu F1 najbezpieczniej, ponieważ nie może być atakowany po tej przekątnej. Jak trzeba będzie, to odejdzie na G1, a skoro mamy zagrane G H4, no to ta wieża i tak tutaj nam się bardziej przydaje. Także wieża F8. No i teraz zaczyna się walka o linię E. To znaczy Hetman D2, Hetman D7, skoczek zostaje przestawiony na E6, goniec D2, no i czarne tutaj zdecydowały się zagrać ruch H5, żeby zablokować te te pionki, i teraz trudno jest białemu atakować. Nastąpiło więc król G2 i wieża E1, w sumie to dopiero teraz zaczyna się walka o tę linię. No i tutaj po ruchu król F7, skoczek F4, nastąpiła mała wymiana. No i jak widzicie, wieże na siebie patrzą. I tutaj pozycja jest totalnie równa. Pionki są ustawione symetrycznie, figur jest tyle samo, trudno powiedzieć, żeby jedna i druga strona miała gdziekolwiek w tej partii przewagę. Livia zdecydowała się zagrać ruch koniec h żeby wymienić jeszcze jedną parę figur, no i Alina zaczyna się rozpychać. Gra A4. Oczek F5, A5, skoczek idzie na D6, no i ten skoczek będzie chciał wejść na pole E4. Wydaje mi się, że tutaj Livia bardziej byłaby zadowolona z remisu, natomiast po tym jak grała Alina, czyli że zagrało tutaj H4, nastąpiło A4, A5, no to że Alina chciała tutaj wygrywać, no z drugiej strony ma 200 punktów rankingowych więcej, no i gra też kolorem białym, natomiast pozycja wcale nie daje jej podstaw do tego, żeby jakoś mocno tutaj. Wywierać presję. Także skoczek sobie wrócił, nastąpiło zablokowanie tego pionka, skoczek idzie na B3 i ten skoczek zaraz prawdopodobnie wejdzie na C5. Natomiast to nie jest tak, że Livia nie widziała, że skoczek tutaj wejdzie, tylko to, co ona sobie zaplanowała, to to, że po prostu ustawi sobie skoczka na E4, no i teraz ruchy typu F3, nawet jeżeli są dobre, no to osłabimy swojego króla i ten Hetman będzie mógł tutaj być mocno uciążliwy. Może się rozpocząć jakiś atak. Dlatego Alina zagrała wieża E2, wieża E1, wieża E8, no i Hetman E3. I teraz jest pierwszy, kluczowy moment w partii. 30 ruchów, bardzo wyrównanej gierki. Cały czas trudno jest powiedzieć, że ktoś tutaj osiąga przewagę. Natomiast czarne muszą tutaj zareagować na ruch Hetman H6, bo ten Hetman podszedł pod dwie wieże. On tutaj nie chce stać. Prawdopodobnie idea jest taka, żeby wejść na pole H6. Natomiast nie jest to jakieś super proste, ponieważ jeżeli obronimy się królem, to teraz już gramy F3 i okazuje się, że skoczek nie może odejść, bo wybijemy tutaj wszystko i zostaniemy ze stratą materialną kolorem czarnym. Więc król G7 nie działa. Natomiast w inny sposób nie do końca wiadomo jak grać, bo możemy oczywiście zagrać G5, ale wtedy po biciu-biciu król będzie osłabiony. Yy, dlatego grająca czarnymi zdecydowała się po prostu wrócić skoczkiem i stwierdziła, że ok, wpuszcza Hetmana na H6, ale nie będzie to problem, ponieważ dużo rzeczy na tej linii i tak się wymieni. Dlatego zagrała ruch skoczek D6. Natomiast okazuje się, że faktycznie najlepsze było zagranie ruchu G5. Po prostu po biciu, biciu, gramy sobie taką pozycję. Komputer się nie boi, komputer ma policzone, że te pionki, król że te pionki tutaj są całkiem stabilne. Król zostanie ustawiony na polu G5, G7. A jak kiedykolwiek nastąpi F3, że jak skoczek odejdzie, to stracimy tego pionka, no to nie działa to. Ponieważ tutaj i tak nie można tego zbić, ponieważ wieża E2 i zdobywamy wieżę. Także to wszystko trzeba by było policzyć. Mamy, yy, Livia ma 5 minut na zegarze w tym momencie, musi wykonać jeszcze 10 posunięć na tym czasie. Dlatego zdecydowała się po prostu wrócić z koczkiem. Zauważcie, że straciła tylko 10 sekund, czyli nad tym ruchem myślała 40 sekund. Ale tutaj białe uzyskują przewagę. Okazuje się, że Hetman H6 jest. Pewną niedogodnością. I nawet pomimo tego, że wiecie, skoczek pójdzie na F5, Hetman pójdzie na H7, i ten Hetman nie ma żadnego ruchu poza cofnięciem się i wycofaniem, to okazuje się, że jest to problem, ponieważ jest tutaj bardzo takie nieprzyjemne związanie. Jest dużo presji, być może w którychś wariantach będzie groziło wieżę E7 ze zdobyciem materiału, jeżeli ten Hetman gdzieś sobie pójdzie. Dlatego tutaj nastąpiło yy, skoczek C5 i Hetman musi cały czas bronić tej wieży. Bo w innym przypadku zbijamy i zbijamy na G7. Dlatego Hetman ustawił się na polu C7. Nastąpiło tutaj w ogóle wieża E6, fajny ruch który jeszcze bardziej ustawia przeciwniczkę w takiej pozycji, że nie do końca wiadomo, jakie posunięcia wykonywać, dlatego czarne zdecydowały się, że następuje łubu-dubu, łubu-dubu, dubu łubu -dubu, łubu -dubu, łubu dubu No i teraz, jeżeli to, cokolwiek białe zrobią, na przykład zbiją tego pionka, to po ruchu hetman e4 zawsze będzie tutaj wieczny szach, ponieważ ten król nie będzie w stanie się schować przed wszystkimi szachami. Dlatego Alina musi tutaj zagrać bardzo silne f 1. I zagrała. Nie wpuszcza tego hetmana do swojej nory. Nastąpiło więc Hetman C8, no i ewidentnie tutaj białe są w przodu, a czarne po prostu czekają na to, co zrobi przeciwnik. Więc nastąpiło Hetman H3, nastąpiło cofnięcie, białe trochę poprawiły swoje figury, ustawiły znowu króla na F1, znowu Hetmana na H7, Hetman C8, i teraz wychodzi moim zdaniem siła Alin ponieważ wielu z nas i myślę, że mogę powiedzieć w moim imieniu, ale też w waszym imieniu, drodzy widzowie, jak mamy taką pozycję, gdzie widzimy, że mamy lepiej ustawionego skoczka, gdzie mamy lepiej ustawionego hetmana, to bardzo często szukalibyśmy jakichś konkretów, może jakieś F3G4, tak losowo mówię, może B3C4, żeby coś się w tej pozycji działo. A Alina, będąc na poziomie 2468, rozumie, że nie trzeba się spieszyć. Zagrajmy ruch C3. I to czarny musi tutaj wykonać jakieś posunięcie. I znowu, czarne mają do wyboru. Mogą gdzieś tym Hetmanem wychodzić aktywnie, mogą też stać po prostu w miejscu i czekać dalej. No i którą opcję trzeba wybrać? Trudno jest powiedzieć. Komputer mówi, że najlepszym ruchem tu jest Hetman B8, co jest dość dziwne. Natomiast Livia jest zawodniczką, która jest człowiekiem, też wyobraźcie sobie, i gra bardziej po ludzku. I my jako ludzie lubimy grać aktywnie. Dlatego nastąpiło Hetman F5. Tutaj nastąpiło bicie, ale teraz po Hetman B1 i Hetman E4 tu nie bardzo można było zbić, ponieważ po ruchu skoczek D8 bardzo możliwe, że poniesiemy jakieś straty materialne. To znaczy, po skoczek D8 król musi cały czas bronić skoczka. Następuje Hetman G6, grozi mat i tak dalej, i tak dalej. Dlatego nastąpiło Hetman E4, król H2, no i Libia się wycofała. Kontroluje tego skoczka. Niby czarne, mają pionka mniej. Ale przynajmniej ten skoczek musi się wycofać, i co prawda jest tutaj atak, natomiast czarne cały czas są aktywne i mogą zagrać ruch Hetman E2. I to jest dość nieprzyjemna pozycja, pomimo, ponieważ pomimo tego, że białe obroniły tego pionka, no to tutaj następuje Hetman B2. No i oczywiście można by było myśleć o biciu na A6, ale wtedy stracimy tutaj. Dlatego Alina Kaszlińska zdecydowała się zagrać Hetman H8. No i teraz, jeżeli nastąpi bicie. To po ruchu skoczek B7, skoczek D8 lub skoczek D6 mogą być jakieś problemy. Ten Hetman jest mega aktywny. Ewentualnie Hetman może przyjść tutaj i atakować od drugiej strony. Dlatego czarne się przed tym obroniły. Czarne nie chciały wpuścić tego Hetmana i zagrały ruch skoczek E8. Teraz, jak nastąpi szach, no to wracamy. I jest dokładnie to samo. Dlatego teraz Alina zdecydowała się zbić. Nastąpiło bicie, skoczek poszedł na C7, bardzo fajny ruch, ponieważ teraz po biciu Hetman H7 jak król gdzieś podejdzie, zbijemy i ten pionek będzie cały czas broniony i taka końcówka hetmańska będzie bardzo problematyczna, dlatego nastąpiło skoczek G7, teraz nastąpiło A6, a6 to jest w ogóle błąd. Ale kto nie zagrałby w tej pozycji A6? No nie wiem, jakiś Turbo Cox o rankingu 2.600 prawdopodobnie. Bo to jest taki ruch, którego nawet za bardzo nie liczyć, szczerze mówiąc. Mamy skoczka, kontrolujemy te dwa pola, gramy ruch A6. Okazuje się, że jest to błąd i teraz Livia może zagrać kontynuację, która przybliża ją bardzo mocno do remisu. Ponieważ ten król jest dość mocno osłabiony. I trzeba zagrać dokładne posunięcie. Ktoś z Was mógłby pomyśleć, ok, easy, hetman D4, no nie. Bo po pobiciu, biciu przegrywamy partię. Także cały czas są pułapeczki. Jedynym ruchem, który z... przybliża do remisu, jest zagranie ruchu Hetmana 1. No i teraz, jak spróbujemy zapchać dalej pionka, no to here we go again. Widzieliście to już dzisiaj. A jak król ustawi się na H2, możemy nawet zagrać prawdopodobnie. Nie wiem, czy na F3. Na F3 może nie, ale na F5. I grozimy atakiem na tego pionka. Możesz sobie dorobić Hetmana. Poczęstuj się, ale zbijemy na F2 i wygrywamy Giereczkę remisujemy giereczkę. By the way, Hetman F3 nie działa, z tego względu, że jest król G1. I teraz po szachu tutaj nie ma więcej szachów. Dlatego trzeba zagrać Hetman F5, ponieważ po tym możemy szachować po tej przekątnej. Eee, dlatego to był problem. I nagle Alina musi coś zagrać. Zagrała Hetman H6. Nastąpiło tutaj Hetman A5, znowu najlepszy ruch w pozycji. Alina musi dosłownie w tym momencie zagrać ruch Hetman F4, bo komputer już po każdym innym posunięciu mówi, że to czarne mają przewagę. Zresztą no, ten skoczek nie ma się za bardzo gdzie znaleźć. Także Hetman F4. No i teraz Livia musi znowu podjąć decyzję. Czy woli zagrać ruch skoczek E6, wymienić tego skoczka, który tutaj wszystkiego broni i grać końcówkę hetmańską, czy woli zagrać ruch skoczek F5 i żeby ten skoczek był aktywny, a ten skoczek jest mało aktywny. Trzeba było zagrać skoczek F5, ponieważ ten skoczek nie ma za bardzo ruchów i nagle mamy trochę zug z ze strony białego, ponieważ trudno jest zrobić jakikolwiek progres. Hetman musi bronić skoczka, skoczek musi bronić pionka, skoczek nie ma żadnego ruchu i trzy najlepsze posunięcia według komputera to jest odejście tu, tu lub tu. To jest paradoksalne trochę. Natomiast Livia zagrała skoczek E6. Zdecydowała się wymienić po prostu te figury, natomiast końcówki hetmańskie bywają zdradliwe. I białe tutaj dały szachan, nastąpiło królew 7, teraz nastąpiło hetman D3, no i ta pozycja, no, być może jest remisowa, prawdopodobnie przy idealnej grze jest remisowa, natomiast ten pionek zawsze będzie uciążliwy. I teraz czarne zagrały ruch, po którym mają przegraną. zagrały ruch Hetmana 1. Natomiast. Na tak niskim czasie, bardzo trudno byłoby, przynajmniej moim znaleźń, z, zdaniem, zdecydować się na, na kontynuację, która jest tutaj najlepsza. Ponieważ tutaj białe wygrywają wtedy i tylko wtedy, jak zagrają ruch G4. Po to, żeby po biciu zagrać H5. I samo to jakby nie jest trudne. Ponieważ oczywiście po biciu jest to, to zagramy A7, zaraz Hetman G8, dorabiamy Hetmana, nasz król jest bezpieczny. Ale po pierwsze, nawet w tej końcowej pozycji, czyli po czymś takim, po czymś takim, po czymś takim, znowu trzeba brać pod uwagę, że przeciwnik, nie wiem, zagra Hetman d 1 Ty zagrasz sobie tutaj spoko. Jak to robisz Hetmana, no to ja już mam jakieś Hetman F3 i cały czas będę cię próbował szachować. I tutaj, jak już jest ta pozycja, to dość łatwo widać, że jak schowamy króla na H2, to nic się nie dzieje. Ale zdecydować się w takiej pozycji, gdzie mamy oddalonego pionka, na atak na króla i poświęcenie dwóch pionków. No, nie jest lekko. Dlatego nastąpiło Hetman E2. Podejście trochę bardziej bezpieczne. Hetman A4, król H3. Król sobie podchodzi. Alina decyduje się poprawiać swoje figury. Nastąpiło Hetman A1, król G2, Hetman A4. Hetman poszedł na D3, ale teraz Livia zobaczyła, że G4 może być pewnym problemem, dlatego zagrała król G7. Bardzo dobre posunięcie. A mimo to, w tym momencie, Alina zdecydowała się zagrać ruch G4. I jej idea... Nie jest taka, żeby po tym grać H5, ponieważ po biciu to jeszcze czarne mogą tutaj wygrać. Małe niuanse. Tylko to, że mamy tę samą pozycję, ale król nie stoi na F7, tylko na G7, sprawia, że ta pozycja to już są problemy dla koloru białego. Plan Aliny był taki, żeby zagrać Król G3, zaatakować tego pionka. No i jeżeli nic się nie stanie, to po prostu zbijamy, podejdziemy królem i jedziemy. Dlatego Livia zagrała F5. Białe zagrały H5. Tutaj. No i teraz. Alina powinna zdecydować się na zbicie tego pionka prawdopodobnie. Natomiast Alina podeszła jeszcze królem, nastąpiło hetmana 1, no i w tym momencie Alina zobaczyła, że może, może zagrać król G5 i tym hetmanem i królem atakować przeciwnego króla. I bardzo często w końcówkach hetmańskich jest tak, że wydaje się, że to my atakujemy, a tak naprawdę atakuje nas przeciwnik. Ponieważ po 64 posunięciach. Pozycji, w której Alina cały czas cisnęła, nastąpiło król g5 i teraz Livia Jarocka pierwszy raz w tej partii osiąga przewagę, taką dużą. Tylko żeby ją znaleźć, no nie jest to bardzo proste, ponieważ oczywiście ruch król g5 sprawia, że grozi bicie. Widzimy też, że po ruchu hetman c1 przeciwniczka zbije tutaj, no i ten król będzie bardzo mocno aktywny tego Livia zagrała Hetman A2. Natomiast okazuje się, że można było zagrać Hetman C1. Ponieważ wyobraźcie sobie, że jak król pójdzie na F5, to jest mat w jednym ruchu. Nie ma po prostu obrony przed posunięciem Hetman F6. Piękna geometria, król nie ma żadnego ruchu, Hetman nie ma pola, żeby kontrolować pole na F6. No i czarne by wygrały. Czarne by wygrały. Natomiast jeśli po Hetman C1 nastąpi bicie, to nadal jest mat. A jeśli nastąpi odejście królem, no to minimum, które czarne mają, to po prostu mogą sobie szachować cały czas tego króla. I jest ok. Natomiast tutaj już czarne mają przewagę. Po ruchu hetman, król F6 grozi dosłownie mat w kilka posunięć, czy też zdobycie Hetmana. No i jakieś dziwne warianty, komputer pokazuje, że po Hetman E2 dajemy szacha. No i tutaj gramy H4, no i yy, po Hetman H2 tu musimy wrócić na B8. To wszystko Livia musiałaby mniej lub bardziej widzieć. Nie zobaczyła tego, podjęła złą decyzję. No i znowu Alina. Ma lepszą pozycję, ale prawdopodobnie nadal jest to remis. Nastąpiło bicie. Teraz nastąpiło bicie. Widać, że król może być w tarapatach. Nastąpiło Hetman F6. No i to, co powiedziałem wam na początku. Czasami po pięciu godzinach partii jesteśmy zmęczeni i mamy dwa ruchy do wyboru. I wydaje się, że te dwa ruchy nie bardzo mają jakiekolwiek znaczenie. Natomiast okazuje się, że jeden z tych dwóch ruchów to jest remis, a drugi to jest przegrana. I znowu, to jest taka sytuacja, że jestem przekonany, że zawodniczka klasy Liwi ma taki ranking jak ja prawie, także chwalę też sam siebie. W takiej pozycji, jakby to był trening, znajdujemy szybko. Ale na zmęczeniu no jest ciężko. Który ruch byście wybrali? Czy wolimy odejść królem na H7, żeby nie wpuszczać tego króla do przodu, czy wolimy podejść królem na G8? Okazuje się, że najlepszym ruchem jest król G8 i to zapewnia nam remis. Ponieważ jeśli król podejdzie tu, grożąc matem, to możemy zagrać hetmanem na B7 i wszystko nam się broni. Takie szachy no, nie są żadnym problemem. Oczywiście pewnie białe by tutaj próbowały, ale ten król się wyswobadza. Natomiast po król G8, jeśli nastąpi to posunięcie, to teraz hetman B7 nic nam nie daje, bo dostajemy mata. Ale możemy zaszachować od tyłu. Teraz po tym ruchu szachujemy, czy to tutaj, czy szachujemy tutaj. Prawdopodobnie oba te ruchy prowadzą do remisu. Natomiast Livia, mając mało czasu, zdecydowała się zagrać król H7. Zobaczcie, miała minutę 10 i w 20 sekund szybko wykonała posunięcie. No i to niestety przegrywa, ponieważ w tej samej sytuacji, jak zagra następuje Hetman G6, król H6, no i w poprzedniej pozycji król był na G8, a Hetman był na F6 i mogliśmy się obronić. Teraz nie możemy się obronić, ponieważ ten król nie będzie mógł wyjść dostajemy Mata. I niestety, ale w tej pozycji, znaczy niestety dla Lili, pewnie na szczęście dla Aliny, w tej pozycji Livia się poddała i ta jedna decyzja kosztowała ją cały punkt. Także smutne, ale wiecie, no takie są szachy, takie są szachy. Na pewno trzeba pochwalić też Alinę za to, że, wiecie, cały czas próbowała nie bała się święcić, na no że w jednym momencie miała gorszą pozycję czy przegraną pozycję. No to to jest ryzyko, które czasami trzeba podjąć. Natomiast my już możemy sobie przejść do wyników, ponieważ jeżeli chodzi o kobiety, na pierwszym miejscu jest Oliwia Kowbasa oraz Aleksandra Malczewska, a za nimi Monika Soćko oraz Julia Antolak. Natomiast co jest ciekawe moim zdaniem, to to, że pół punktu tylko. Ma Michalina Rudzińska, która jest mistrzynią, dwukrotną mistrzynią Polski. Także widać, że nie weszła zbyt dobrze w ten turniej. Natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, na czele jest Radosław Wojtaszek. Już po trzech rundach mamy samodzielnego lidera i jest nim Radek. Natomiast po piętach depczą mu Jacek Tomczak, Kasper Piorun oraz Bartosz Soćko. No i wczoraj też mieliśmy pojedynek na dole tabeli, ponieważ mierzyli się ze sobą debiutanci, jeśli dobrze kojarzę, jeżeli chodzi o mistrzostwa, czyli Radek Psyk z Michałem Koziorowiczem, no i Radek wygrał, także Michał Koziorowicz, ciężki turniej dla niego, 3-0 na start, no ale może się odbije. Dodam jedynie też, że co ciekawe, jedynymi osobami, które zremisowały wszystkie swoje partie, to są Kuba Kosakowski oraz Mateusz Bartel. Muszę z nimi coś pogadać, że jak się z youtuberem... Czasami trzeba podstawić coś, żeby, wiecie, wyświetlenia były. A tak serio, no to wiadomo, jest to trudny turniej. No i fajnie, że zawodnicy sobie grają. Codziennie o 14 można śledzić. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!